Cześć, witam wszystkich w kolejnej odsłonie Zapytaj Trenera i od razu czytam pierwsze pytanie od Maćka. Cześć Michale, w ostatnim odcinku z projektu Bistrong, gdy trenowałeś z Mateuszem, tym chudym, wiem, że jest on ektomorfikiem i robi masę. Przybrał z Tobą już 12 kg, ale była tam jedna dziwna informacja, która według mnie jest oczywiście dziwna. Ponieważ kazałeś mu po dość ciężkim treningu pleców robić jeszcze 20 minut kardio w postaci bieżni. Dlaczego tak ma być, jeżeli jest ektomorfikiem i ma bardzo szybki metabolizm, jest mu ciężko przytyć, to dlaczego jeszcze to kardio? Widzisz Maciek, bo to jest w ten sposób, że mimo tego, iż Mateusz jest ektomorfikiem i ma bardzo szybki metabolizm, to ja zalecam ogólnie robienie niewielkiej ilości treningu cardio na masie z racji tego, że to pomaga nam jakby w przyswajaniu jedzenia, bo na ogół ektomorficy mają problem z przejedzeniem dużej ilości kalorii. Robi się wtedy w ten sposób, że w specyficzny sposób układa się dietę, aby dość duża część kalorii pochodziła z tłuszczy, ale niestety tłuszcze zamulają żołądek, tak? I nie pozwalają jakby, żeby ten metabolizm kręcił się tak mocno. I później pojawia się problem, że to jedzenie nie przechodzi tak łatwo, że jest jeszcze większy problem ze zjedzeniem. Między innymi dlatego polecam robienie niewielkiej ilości treningu kardio na masie właśnie też ektomorfikom. Ale takim najważniejszym aspektem, dlaczego polecam coś takiego, są zalecenia zdrowotne. Chodzi o to, że trening siłowy w innym stopniu oddziałuje na nasz układ krwionośny, na serce, na dotlenienie organizmu niż trening kardio. Trening kardio jest bardzo potrzebny z racji tego, że właśnie w sposób trochę inny dotlenia nasz organizm, następuje inna wymiana tlenowa. Nasz organizm dzięki treningowi kardio lepiej się też regeneruje, ale co najważniejsze, przyzwyczaja serce do trochę innej pracy, do innego wysiłku. A nasze serce jest naprawdę motorem napędowym naszego organizmu i trzeba o nie dbać. Nie tylko poprzez racjonalną dietę, ale również właśnie poprzez aktywność fizyczną. I mówię, dla mnie taki trening kardio, czy jest ktoś ektomorfikiem, czy endomorfikiem, czy robi masę, to naprawdę uważam, że te 3 sesje w tygodniu po 20 minut tylko i wyłącznie mogą pomóc, a na pewno nie zaszkodzą. I powiem szczerze, że taki trening kardio polecam większości moich podopiecznych, którzy mają problem z przytyciem i są właśnie ektomorfikami. I właśnie dzięki temu jakby ten progres masowy jest stały. Możesz zobaczyć po projekcie Bistrong, że Mateusz przytył 12 kg, jak powiedziałeś, w 4 miesiące i nie otłuszcza się, tak? A dzięki temu, że robi też ten trening kardio, jego serce jest bardziej wydolne i może podkręcać intensywność treningową, co ma według mnie kluczowe znaczenie właśnie w budowaniu masy mięśniowej, bo jednak te mięśnie trzeba przeciążać i co z tego, że na przykład one będą silne i będziesz mógł, nie wiem, ze sztangą 100 kg zrobić powiedzmy 10 przysiadów, jeżeli przy 6 twoje serce już nie będzie na tyle wydolne, żeby pompować krew. To nie zostaną pobudzone we właściwy sposób mięśnie do wzrostu, bo po prostu będą niedotrenowane. I tak często jest, że osoby, które robią masę mięśniową, jakby kończą serię nie przez to, że jest upadek mięśniowy, czyli mięśnie nie są zdolne dalej do pracy, tylko ich układ oddechowy, że tak powiem, nie pozwala na to, tak? Serce nie nadąża pompować krwi, organizm jest niedotleniony i przez to kończą po prostu trening. Także jak najbardziej ja polecam i mam nadzieję, że wytłumaczyłem Ci, dlaczego w taki sposób podchodzę do budowania masy. Kolejne pytanie zadała mi Marta. Jestem w okresie redukcji i chciałabym zrzucić zbędny tłuszcz. W związku z tym wyeliminowałam z diety wszystkie tłuszcze. Mam w diecie około 100 g białka i około 100 g węglowodanów. Czy to jest dobry zabieg? Dodam, że mam 20 lat i ważę 56 kg.
Droga Marto, nie wiem, jakie jest zatłuszczenie Twojego organizmu, ale sądząc po wadze i po wieku, to na pewno spożywasz zbyt mało kalorii. Zbyt drastyczne obcinanie kalorii, co już niejednokrotnie mówiłem, może prowadzić do tego, że Twój organizm nie będzie w racjonalny sposób funkcjonował, czyli Twój wewnętrzny metabolizm zostanie zaburzony. Tarczyca jest odpowiedzialna przede wszystkim właśnie za prawidłowy metabolizm i jeżeli ona dostaje sygnał, że ma zwolnić, to zwalnia, a ona ten sygnał dostaje od naszego organizmu poprzez właśnie zbyt duży deficyt kalorii. Wytłumaczę Ci na zasadzie dobrego i złego pracownika. Dobry pracownik, który jest na umowę o pracę i zarabia powiedzmy jakąś tam w miarę dużą kwotę pieniędzy, nie musi się martwić i może wydawać te pieniądze na bieżąco, może nawet sobie, nie wiem, wziąć kredyt, bo wie, że w przyszłym miesiącu zarobi tyle, żeby to oddać. A zły pracownik, który pracuje na jakieś tam, nie wiem, tylko na telefon jest powiedzmy do pracy, no to on każdą zarobioną kwotę będzie starał się odłożyć i im mniej będzie zarabiał, tym więcej będzie starał się odłożyć, ponieważ nigdy nie wie, ile zarobi pieniędzy i nasz organizm zachowuje się tak samo. To jest taki, mówię, paradoks, że im my więcej obcinamy kalorii i im mniej jemy, tym większe prawdopodobieństwo, że nasz organizm będzie więcej odkładał tkanki tłuszczowej. No a przede wszystkim jest to też takim zagrożeniem nie tylko z racji odkładającej się tkanki tłuszczowej dla naszego organizmu, ale z racji całego funkcjonowania, tak? Czyli całego takiego wewnętrznego naszego zegara. To nie są dobre rzeczy. I później takie osoby, które no, już przechodzą z diety redukcyjnej, bo albo nie wytrzymują, albo nie wiem, z innych czynników, na przykład zdrowotnych, bo są niedożywione, bardzo szybko łapią kilogramy i to nie tylko te, które straciły, ale też te, które no, później są nadmierne, tak? Bo organizm nie jest przyzwyczajony do takiej nadwyżki kalorycznej i nagle myśli, że on dalej jest w stanie zagrożenia i wszystko, co zjemy, będzie dwa razy szybciej jeszcze odkładał. A jeśli chodzi o dodatek tłuszczu do diety, to najgorszą rzeczą, jaką mogą zrobić kobiety w swojej diecie, to obciąć tłuszcze. Tłuszcze są naprawdę, moje drogie panie, bardzo potrzebne, przede wszystkim właśnie w waszych dietach, gdzie u was burza hormonów w ciągu całego miesiąca no, jest bardzo różna z racji tych cięższych dni. I właśnie z racji tej burzy hormonów potrzebne są zdrowe tłuszcze. Zdrowe tłuszcze regulują poziomy hormonów. W zdrowych tłuszczach, ogólnie w tłuszczach, rozpuszczają się witaminy, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jeżeli układamy dietę, układajmy diety racjonalnie. Ja naprawdę jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby w diecie były i węglowodany, i białka, i tłuszcze. Nie jestem zwolennikiem diet białkowych, jakichś ketogenicznych, bo żadna taka dieta na dłuższą metę nie prowadzi do zdrowia. A my przecież nie będziemy żyli 5 czy 7 lat, tylko będziemy żyli do późnej starości. No i trzeba pomyśleć trochę o tym, co będzie również za 20, 30 czy 40 lat. Zobaczmy, jak teraz wiele młodych osób w wieku 30 paru lat choruje na zawały, na jakieś udary mózgu. Jest to wynikiem właśnie przede wszystkim złej diety. Zobaczcie, jak dużo nowotworów powstaje w tej chwili w naszych organizmach. To jest też odpowiedź naszego organizmu na to, co się z nim dzieje dookoła, a przede wszystkim na to całe pożywienie, jakie jemy. Ja wiem, że dla osób 20-letnich, bo sam byłem 20-latkiem 15 lat temu, takie rzeczy były w ogóle nie do przyjęcia. Mówię, co tam ktoś mi będzie mówił, co tam będzie za 15 lat? No i powiem wam szczerze, że teraz po tylu kontuzjach, po tylu gdzieś tam jakichś dziwnych rzeczach, które mnie spotkały, naprawdę bardzo uważam. I dlatego stąd te moje apele do was, żebyśmy dietę i to, co jemy, naprawdę dobierali ostrożnie. Racjonalna dieta, czyli dobry dobór kalorii i produktów, naprawdę prowadzi do zdrowia i tym powinniśmy się sugerować. Nie sugerujmy się tym, że ktoś chudnie w przeciągu miesiąca 10 kg, bo to jest fizycznie niemożliwe.
w sposób oczywiście zdrowy. Można się zagłodzić, tak, i zrzucić wagę, ale to i tak nie będzie tylko i wyłącznie tkanka tłuszczowa. Stracimy przede wszystkim całą masę wody z organizmu i całą masę mięśni, bo dla naszego organizmu takim pierwszym jakby pożywieniem w stanie zagrożenia, czyli niejedzenia, są przede wszystkim białka mięśniowe i organizm wtedy popada w stan kataboliczny i zjada własny organizm, czyli swoje mięśnie. Dlatego mówię, przede wszystkim właściwy dobór kalorii, nie rezygnujmy z tłuszczy, drogie panie i panowie też, bo one są bardzo potrzebne. Nie przesadzajmy z ilością białka, która obciąża bardzo mocno nerki, zakwasza organizm, a pamiętajmy, żeby węglowodany dobierać też w sposób racjonalny, żeby to były węglowodany złożone, bo one powodują powolny i stabilny wyrzut i poziom cukru w naszym organizmie. I myślę, że chyba to jest taki klucz do sukcesu i do zdrowia, żeby właśnie we wszystkim zachowywać umiar. Wiadomo, że nie popadać w paranoję, że tylko suchy ryż z kurczakiem, no bo przez życia też trzeba coś mieć i korzystać, ale można naprawdę wiele fajnych rzeczy wymyśleć na bazie zdrowych produktów. I przeczytam jeszcze w tym odcinku jedno pytanie. To jest takie pytanie bardziej zbiorcze od wielu ludzi. Jak wykonywać, znaczy w jakiej porze wykonywać trening cardio? Kiedy on jest najbardziej skuteczny? Czy rano bezpośrednio przed śniadaniem, czy po treningu siłowym, czy może na noc i wtedy już nie jeść kolacji i iść spać? Słuchajcie, to zależy też od naszego celu i od długości takiego treningu cardio. Bo te trzy tutaj pory dnia, które wymieniłem, czyli bezpośrednio przed śniadaniem, po treningu i przed snem, mogą być. No jednak ten trening cardio wykonywany przed snem nie może być robiony tak, że kończymy trening cardio, nic nie jemy i idziemy spać, bo grozi to dużym katabolizmem mięśniowym z racji tego, że podczas treningu nawet tlenowego o średniej czy niskiej intensywności no w jakimś stopniu spalany jest glikogen, tak? Czyli energia, która zostaje spalona na ten wysiłek, pochodzi powiedzmy po połowie z węglowodanów i po połowie z tłuszczy. Dlatego pewną ilość jedzenia należałoby tak rozłożyć w ciągu dnia, żeby zjadać po tym treningu cardio, który będziemy wykonywali wieczorem. A wszystkie te pory są dobre, jeśli chodzi o wykonywanie treningu cardio. Mówimy tutaj o zwykłym treningu cardio na poziomie 65-70% tętna maksymalnego, oczywiście obliczonego dla każdego z nas indywidualnie, a jest to podyktowane wiekiem. To są dobre pory, ponieważ wtedy rano, przed śniadaniem jest poziom glikogenu dosyć niski, i wtedy szybciej organizm zacznie czerpać energię z wolnych kwasów tłuszczowych. Po treningu, kiedy jesteśmy wykończeni, nasze mięśnie zużyły glikogen do pracy, również jest w miarę niski poziom tego glikogenu i łatwiej wtedy organizm sięga po energię pochodzącą z tłuszczy. A przed snem, mimo że zjedliśmy już ileś tam posiłków, to na przykład zjadając posiłek stricte białko plus tłuszcz na noc, organizm będzie miał dosyć długi okres, kiedy będzie ten poziom cukru niski, bo w trakcie, tak jak powiedziałem, tego treningu cardio wieczornego zostanie spalona pewna ilość też właśnie glikogenu i ten poziom cukru nam spadnie. Także te trzy pory są jak najbardziej ok. A jak powinna wyglądać długość takiego treningu? Powiem szczerze, no ja bym z długością jednorazowej sesji też nie przesadzał. Nie powinny to być dłuższe treningi jak 60 minut i to naprawdę dla osób no już takich mających duży problem z tkanką tłuszczową. Najlepiej, żeby te sesje były w granicach 40-45 minut. To jest taki racjonalny czas do tego, aby spalić tą tkankę tłuszczową, fajnie się zmęczyć i dotlenić nasz organizm. Jeżeli ktoś potrzebuje dłuższej ilości, to ja bym rozdzielał jednak tą sesję treningu cardio na dwie sesje, na sesję na przykład poranną przed śniadaniem, po treningu bądź właśnie przed snem. No mam nadzieję, że w tym odcinku odpowiedziałem dość szeroko na Wasze pytania. Mam nadzieję, że będziecie je zadawali. Piszcie do nas, śledźcie cały profil Zapytaj Trenera. Czekam na Wasze pytania. Na razie.